Kazania sejmowe Piotra Skargi po raz pierwszy wyszły w 1597 roku. Zbiór składa się z 8 kazań opisujących tragiczny stan XVI-wiecznej Polski. Oficjalnie nie zostały one nigdy wygłoszone. Zawierają one najważniejsze postulaty dotyczące reformy państwa, głównie przeciw ideom reformacyjnym. Krytykuje on samowolę szlachty oraz bezkarność za grzechy, takie jak zabójstwo czy ucisk chłopów. W kazaniach można znaleźć wiele porównań biblijnych, a także liczne elementy retoryczne. Styl kazań został wzorem kaznodziejstwa polskiego. Jeden z najpopularniejszych polskich malarzy historycznych, Jan Matejko, na swoim obrazie Kazania Skargi przedstawia go z uniesionymi do góry rękoma, co symbolizuje jego sprzeciw względem renesansowej władzy Polski.